Z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Modi Nana Sprytne Smyki, więc na początek, na dobry początek synchronizacja. Dół. Halo? Dół. Góra. Dół. Góra. Dół. Góra. Dół. Oj. Ale ścinę miałem. Dół. Góra. Dół. Góra. Dobra. Czytaj. Polona Hugi na 2. Więc teraz się dowiemy, o co chodzi z tym całym kamieniem i innymi duperelami. No co? Jaka dzisiaj jest specjalna okazja? Bo chciałem dzisiaj poruszyć pewną fajną rzecz. Jaka jest dzisiaj? Otóż dzisiaj jest 30-lecie... Tak, chyba dziś jest 30-lecie powrotu do przyszłości. I dziś do nas przyleciał Marty McFly. Dr. Brown. Jest dzisiaj 21 sierpnia. Nie wiem, czy ma chciałem powiedzieć października. Zaraz. Październik jest chyba. Październik jest! Ale dobra, oddaj mi mojego okularki. Znowu. Pominiemy sobie cały ten dialog i musimy teraz dostrzec do jakiegoś. Dziś na YouTube widziałem, że ktoś tutaj. Walnął w ten kamień, coś się zrobiło. Ale dobra, najwyraźniej to nie teraz. Jak zaraz się nie uspokoją te spady klatek, to naprawdę będą zły. A dokładnie, że chodzi o te kamienie. Aha, na serio nie można było tutaj zrobić przez drogi. Ciekawy jestem, czy ktokolwiek kiedykolwiek postara się zrobić speedrun tej gry. Niezłe wyzwanie, tak szczerze powiedziawszy. Dobra, musimy to przeczytać. Nadejdzie kiedyś taki dzień, gdy zło podniesie głowę i zmrozi ludzi mroczny cień, a wielki lud odetnie drogę. Wtedy do walki stanie sam bohater bardzo młody. Odbędzie długą podróż tam, gdzie bogów są ogrody. Aż w końcu stanie sam na sam ze złem o wielkiej mocy. I choć nie będzie wtedy sam, samotnie walkę stoczy. Spoko. I ogólnie więcej mówiłem na początku całego tego let's playa, ale... Nie będę robił playthrough'a części let's playa Nany, że jest to po pierwsze bezsensowne, po drugie jak tylko skończę ten let's play, to prawdopodobnie już zapomnę kompletnie o tej grze. Ten let's play jest akurat strasznie, jak sądzę, że jednym z tych, które są strasznie nudne. Dobra, gdzie jest Hugin? Halo, Hugin? Ło, byłem w garnku. A miał coś przygotować fajnego. Tam jest. Siema, Hugin. Widzę, że poznałeś przepowiednię. Sądzę, że odnosi się ona właśnie do ciebie. Mam jednak złe wieści. Nawet w najstarszych księgach nie znalazłem metody stopienia magicznego lodu. Przychodzi mi na myśl tylko jedna osoba, która może tu poradzić. Jest nią bogini Freja, piękna boska pani, mieszkająca ze swym białym krukiem na szczycie samotnej góry. Musisz ją odnaleźć i spytać o radę. Długa i ciężka to będzie droga, ale na szczęście mam coś, co powinno ci pomóc. Oto machina, którą wymyśliłem. Lata może nie najszybciej, ale za to pozwala ominąć pułapki czające się na lądzie. Steruje się nią też łatwo. Życzę ci dobrego lotu. Aha, i pamiętaj, musisz stale mieć przynajmniej 3 kryształy. Inaczej maszyna zacznie spadać. Ruszaj. Mam 0, to jest dobrze? Ale jak widzieliście, tam był jeden błąd i było napisane... Pamiętaj, doczekać czy coś dwa razy. Okej, Danka. Więc tak, musimy zbierać kryształy, nie jest to chyba zbyt... O, jest. Sterowanie może i trudne nie jest, bo steruje się strzałkami.
Ale na pewno nie jest zbytnio też za wygodne, bo na serio tym samolotem steruje się opornie. Co jest niezbyt mi przychylne w takiej grze, której na serio steruje się na początku. Znaczy postaciami kieruje się dosyć okej, okay, ale. Znaczy okej. Okay. Najpierw mi musicie podać, jaka jest definicja słowa okej. Okay. Wtedy dopiero możemy mówić o czymś takim. Ale serio, sterowanie tym czymś jest okropne. I strasznie niepowolne tak ogólnie. Co to ogólnie tak strzela tak fajnie? A to. Jakaś proca. Taka pro elo pseudo proca. To będzie. Dobra, easy, udało się. Jest czarny kruk. Nie! A, to nas tylko wznosi te katapulty, ale. No ale są takie trochę niegroźne zbytnio, bo nic nam właściwie nie robią. Tylko nas trochę zbijają w powietrze. To znaczy, tak, tracimy cenne kryształy, ale. Właściwie teraz mógłbym to porównać do Super Sonika. Że musimy utrzymać jakąś tam ilość kryształów. No, w tym przypadku kryształów. I. Żeby. Nie umrzeć, przecinek nie spaść. No i akurat, jeżeli chodzi o Super Sonika, to jest dosłownie ta sama sytuacja. Super Sonic też spadnie i się praktycznie zabije, jeżeli nie będzie utrzymywał pewnej ilości pierścieni. No ej! Ale jak? Dlaczego dostanę takiego boosta? Ja mogę jakoś boostować tutaj? Ale co powie? Nie to jakoś szybciej lecieć? Chyba nie. No dobra, nie będę kombinował i po prostu polecę. Ale mam nadzieję, że to nie będzie tak długie jak te całe minecarty. Znaczy wagoniki, Jezu. Ogólnie to po angielsku to naprawdę się nazywa wagonik minecart. Żeby nie było, że jestem nie jakiś fest uzależniony od Minecrafta czy coś. Broń Boże. Minecraft jest spoko grą, ale jestem od niej już uzależniony. Bo kiedyś przyznam, że byłem. Praktycznie każdą moją godzinę spędzałem przy komputerze poświęcałem właśnie na Minecrafcie. A teraz to. No, mój horyzont gier się strasznie poszerzył, a Minecraft zszedł na taki bardzo malutki margines. Taki tyci. Nie wznoście mnie w ogóle, co to jest za sens? Ja już powinienem dawno nie żyć. Gdyby te katapulty cokolwiek mi robiły. O, ale szczerze powiedziawszy, patrząc na moje doświadczenia z tą grą, na serio nie sądziłem, że aż tak daleko zajdę. Jeżeli pokonam jeszcze finałowego bossa, to jestem. To jestem skory powiedzieć, że skopałem pupę tej grze. A mi to też życie zabiera. A patrz, nie zauważyłem tego, przyznam. Tylko jestem ciekaw, jak gość to zrobił, że to wykorzystuje energię tych całych kryształów. Znaczy, no te kryształy się unoszą, bo co będzie, ale. No ale cóż. Ale na serio to aż tak szybko spala te kryształy co sekundę praktycznie, czyli jak Super Sonic pierścienie. Ej, może właściwie wzięli tutaj z Sonika. Taki pomysł, żeby coś takiego zrobić. Szczerze sam bym coś takiego zrobił, gdybym miał wybór. Ja powiem wam tak, że jeżeli ktoś lubi pisać, wiecie, jakieś opowiadania czy coś w tym stylu, to powiem wam, że
staram się robić projekt Sonic Chronicles The Dark Sonic Chronicles 2, czyli sequel do gry Sonic Chronicles The Dark Brotherhood w RPG Makerze, ale jakiś tam sequel jest i ale się zbieram do tego, żeby wiecie, storyline i tak dalej. Ale zawsze wy też możecie. O, może jeżeli ktoś chce, to może jakieś mi pomysły dać, co ma się tam wydarzyć. Jeżeli ktoś rzeczywiście zna Sonic Chronicles The Dark Brotherhood. Jeżeli nie, to może poczekać na mój let's play z tej gry. Na Facebooku, na moim fanpagu jest wszystko powiedziane, kiedy ten let's play właściwie będzie. Więc każdy zainteresowany może tam zobaczyć. Jeżeli chodzi o samą Sonic Chronicles 2, to możecie zawsze tutaj pisać. Praktycznie pod każdym, nie wiem, Sonikiem moglibyście pisać o właśnie Sonic Chronicles, o jakichś pomysłach do tego. Bo to jest właśnie coś, czego Sega nie zrobiła. Znaczy, chcę mówić BioWare, ale okej. Okay. Ale dobra, o Sonic Chronicles 2 będziemy mogli nawet rozmawiać w Sonic Chronicles 1. Bo ten projekt tak szybko się nie zakończy. No, jakaś wioska. Ale Boże, ile to będzie już trwać? Ja ten poziom już prawie 10 minut robię. To jest złe. I cały czas jadę na 11 praktycznie kryształach, co jest też niezbyt fajne. A jakbym się jeszcze rozwalił, tutaj musiał zaczynać wszystko od nowa. To nie, to ja bym po prostu rage quitował. Wow. Wow, straciłem płynność. Więc pamiętajcie, jeżeli dotrzemy do dwóch kryształów chyba, bo musimy mieć co najmniej trzy, to zaczniemy spadać. Co nie jest dobre, od razu mówię. Jeżeli ktoś nie wie, że spadanie jest złe, to mówię, że nie jest dobrą rzeczą. Wyobraźcie sobie, że na przykład wypadniecie z samolotu, to też nie jest jakaś taka fajna rzecz, przyznam. Znaczy ja nie wiem, no nigdy nie wypadłem, ale jeżeli ktoś wypadł i to było fajne, to może się pochwalić w komentarzu. Jestem zainteresowany, czy to jest jakaś fajna rzecz, czy niefajna. Znaczy ja już nie mówię o samym skakaniu z samolotu. O! Jest! Easy. Udało mi się, przeszliśmy, o Boże. Polski język bardzo trudny jest. O, czarny kruk nas śledzi. Nie, jaki typ. Poziom ukończony. Ten model niezaładowany cały, to jest świetne. Nie wszystkie rośliny są takie same. Lepiej starannie oglądaj wszystko, co wyda ci się podejrzane. Okej, to mi się wydaje podejrzane. To mi się wydaje podejrzane. No i co? Pupa. Więc jak już jesteśmy na nogach, powinien się skończył dokładnie 10 minut. Okej, to mi się wydaje podejrzane. Jest sanowa quark. Jak już tego określenia będę... Aha! Hello. Hello. Jak Five Nights at Freddy's. Hello. Okej, mam bardzo mało życia. Co znowu nie jest dobre. I gdzie jest ta flaszeczka z życiem? Czy ją przypadkiem zużyłem w drugim odcinku? Halo? Ankę? Myk. To jest taka trochę kolenda. Ło. Ha. No nie. Nie, chyba zakupuję. Nie. Spoko, easy. Uda nam się. Nam się nie uda. Wystarczy, że przekażecie mi swoją... Kurde, moni. Też, że przekażecie mi swoją super duper moc widzowie i będziemy mogli to pokonać
tak myk. Tak myk i będzie wszystko ok. Starałbym się pod tym przeczołgać, ale... Bądź co bądź... Jakoś niezbyt ten pomysł jest mi na rękę. Myślałem, że znowu te... Co? Ej, cheating. Cheating. Aimbot. Na 100% aimbot. Ej, no jak? To jest... oszukaństwo na 100%. Nie no, na serio. Piosenka kolędowa. Nie. Ale serio, to by się teraz przydała Nana ze swoim łukiem, bo tak, Nana ma do wyboru łuk. Albo... patyk. Nie jestem pewien, który z tych przedmiotów jest tym, który można wybrać, ale to chyba jest zdecydowane już na początku gry, że wiecie, na przykład wejdziemy do tych tam gości, którzy nam dali, dają misję, tą pierwszą naszą. No nie, kurde, możemy jeszcze... Musi to być jakiś skrót, cokolwiek. Ta gra jest tak źle zrobiona, że musi to być tak jakiś skrót. Nie. Jestem genialny. Tu musi gdzieś być jakieś miejsce, które nie ma dobrze zaprogramowanej fizyki. Wino Wodajmin oczywiście. Okej, przynajmniej mam już sposób na te roślinki. Co jest, bądź co bądź, bardzo dobre. Przynajmniej trochę sobie HP zaoszczędzę. Z tej skrzynki mógłbym mieć niezłe wybicie. Jak ktoś woli momentum po angielsku. Myk, myk. A tu? Ha! Easy. Pixel ty cheatuchu. Ej, ale stąd mógłbym. Nie. Aha! I teraz na tych kolcach przegram. Okej. Spoko. Lecimy dalej. Co? What? Nie pytam? Kto nie pyta, ten dłużej żyje. Jak to mówią? Jak to mawiają starzy, nie wiem, górale? Cholera jasna. No taki to kurde sposób, że ich hitbox cały czas mnie... uderza. Co nie jest, przyznam, fajne. Wolałbym tego uniknąć, tak szczerze powiedziawszy. No tak w tajemnicy powiem, że wolałbym uniknąć, tak żeby ich hitbox mnie cały czas... A czy tu... Tak trochę czytować? Nie. Pixel, tylko granie uczciwe. Pamiętaj. O, cholera. No co? Co mnie uderzyło? Co mnie uderzyło? Ale przepraszam, zgłaszam... zgłoszę to do prokuratury. A czy jakoś tu mogę... Ja sobie, że teraz próbuję to jakoś cheatować. Gdyby był tutaj flyhack, to teraz bym tak ze złości bym po prostu go użył. Tylko, że no niestety nie. To znaczy, mógłbym się pobawić trochę w cheat engine do tej gry. Popróbować trochę, ale nie. Bo akurat ta gra ma właśnie problem takiej natury, że... Jak mogę to otworzyć? Ja się kraczuję. W każdym razie, ta gra ma problem takiej natury, że kiedykolwiek z niej wyjdę, wyskakuje mi błąd z wyświetlaniem się tej gry. Co jest według mnie dziwne, bo gra świetnie działa i w ogóle. A tutaj taki błąd mi wyskakuje.
No i właśnie to jest taki problem na to, że później ta gra się już nie włącza. Znaczy, że mógłbym ten problem zignorować, mógłbym się od razu przełączyć do gry, ale gra by się nie włączyła. Co mnie uderza? Co mnie kurde uderza? To ten hitbox tej rośliny nie znika. Po prostu ja chyba za wcześnie idę na nią, idę obok niej i jej hitbox do tej do tego czasu zostaje. Ja to tak się dzieje. Ogólnie nie mówię o tym serwisie streamującym hitbox, tylko że tak jest w polityce gier, że się nazywa obszar, gdzie obszar, gdzie dana rzecz nas może uderzyć, gdzie my ją możemy uderzyć. I nie wcale teraz nie po prostu płaczę z nerwów. I nie, naprawdę nie płaczę, żeby nie było. Ale już przyznam, że nerwy są. I teraz to jest właśnie taki moment, gdzie naprawdę żałuję, że nie wybrałem Nany. Bo Nana mogłaby dorównać mieczowi Modiego ze swoim kijem, a jeszcze jej dystansowy atak łukiem byłby po prostu OP tutaj. Mógłby po prostu niszczyć te rośliny jeszcze zanim je widzę. Znaczy, zanim je widzę. Złe określenie. Tutaj w ogóle jeszcze do nich dojdę. To by było bardzo dobre. Ale no spoko, 2,5 serduszka, więc jakoś to będzie chyba. Gra już się wystraszyła, że jej grze fly hakiem. I dlatego teraz mi to... O kurde. Nie stuprocentuję tej gry, nie stuprocentuję... A zresztą... Znaczy tej gry chyba się jako tako nie da stuprocentować. W sensie no... Według mnie no stuprocentowanie to było przejście obiema postaciami tej gry. Zdobycie na każdym poziomie wszystkich kryształów. Otworzenie każdej skrzynki. I zdobycie każdego możliwego przedmiotu. To by według mnie było 100% w tej grze. Jak w ogóle gdyby wyszedł remake tej gry, na przykład na PS3. To teraz to mnie bije. Okej, ściany nie biją. Wiem, że ściany mają uszy, ale żebym... nie biły. To już jest coś dziwnego. Gdyby wyszedł remake na przykład tej gry na PS3, to szczerze powiedziawszy grałbym. Gra jest nawet fajna, gdyby był jeszcze multiplayer, że druga osoba mogłaby być Naną albo coś, to byłoby po prostu OP wtedy. Ło! Ziomek, ja jestem tylko dzieckiem! Żeby od razu kulą na mnie? Dlaczego ten nogi mnie nie rani? Znaczy, nie żebym narzekał, ale... Tak się tylko pytam. No tak, nie powinienem pytać, kto... Jezu, ja już się bałem, że mnie zabili! Co? O, elo. Kim jesteś? Uciekaj stąd czym prędzej, zanim zauważy cię strażnik. Ale muszę cię uwolnić! Już za późno. Obudził się. Postaraj się zniszczyć łańcuch mocujący klatkę na drzewie, a użyję swojej mocy, by poskromić strażnika. To magiczna klatka i przez jej pręty moja moc się nie wydostanie. Spróbuj dotrzeć na szczyt klatki i zniszczyć łańcuch, który ją podtrzymuje. Dobra, tylko gdzie jest ta klatka? Ło! Ło! Krok mnie jakiś atakuje. Ej, gdzie jest ta klatka? Tam. Hello. O nie! Nie! Nie, tylko nie znowu pajęczyna! Nie! Ej, nie, to już jest... Kurde! Nie, to już jest po prostu... Nie! Kurde. To moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tej serii. Mam nadzieję, że wam się podobała. To już jest koniec, ja już tego nie przejdę. Nie no, żartuję oczywiście. Spróbujmy to przejść jeszcze teraz.
Mamy 20 minut nagrania, więc postaram się po prostu przejść to. Gin! Już mnie wnerwiasz. Ale szczerze, tak z tego strażnika też byłem. O, easy! Czy ona płacze? Nie płacz, nie lubię kup, jak ktoś płacze. Co ja mam zrobić? Help me. Hello. Czy? Nie! You son of a... Gin! Co? Jak? Nie! Gin, pytasz wszystko. Nie, to już było chamsko się da. Ale takie pajęczyna, nie. To było już takie pajęczyna. Nie, to ja już się poddaję. Okej. Kurde, nie doleciałem. That was 300. Ale na serio, jak ja mam to zniszczyć? O, przepraszam bardzo. Zgłaszam tutaj moją niewiedzę na temat tej gry. Nawalałem w tym moim drewnianym mieczykiem ten łańcuch ze stali. I co? I pupa. No proszę, jest. Co się teraz stało? Na serio. Serio się pytam. Ostatni raz próbuję. Nie mogę się dostać centralnie na szczyt tej klatki. Znaczy, na szczyt drzewa, przepraszam. Nie mogę się dostać centralnie na szczyt drzewa, więc co ja mogę zrobić? Żaden tutaj przedmiot nie leży, co ewentualnie mógłbym zaskoczyć z góry. Co nie byłoby fajne, od razu mówię. Czy ja tego kruka tam pseudo zamknąłem? Nie. Dodatkowo on ma... Nie wiem na serio co tutaj robić. Spróbuję tam wejść i spróbuję nawalać mieczem ile się da. To przyznam by chyba był... Chociaż nie, bo mógłbym jeszcze spróbować tego całego pchnięcia, żeby Bóg wie co to jest. Tylko już kurde nie pamiętam jak to się robi. A nie, bo ona mówiła, że jak ją wydostanę, to ona obezwani tego strażnika, więc... Nie wiem, dlaczego ja w ogóle próbuję atakować. Wiadomo, że ja nie mam z nim szans żadnych. A jeżeli już to jakieś... Mam znikome szanse. O, jest! Jest! Naprawdę dziwne to czasy, gdy mały bohater ratuje boginię. Wiem, co cię do mnie sprowadza, ale mam brzydka. Rozmawiamy. Pozwól, że uleczę twoje rany i nieco cię wzmocnię. Wspaniale! Teraz jesteś już silniejszy. Ta siła będzie ci potrzebna, by dostać się do Odina. Chyba tylko on może stanąć naprzeciw Lokiego. Mój kruk zaniesie cię na pokład magicznego drakaru. Wioślarze będą cię słuchać we wszystkim. Dotrzyj do Odina, chłopcze. Bądź zdrów. Dzięki, ale to chyba wymawia Odyn. Tak, Bóg wszystkich bogów w innej mitologii. No to co, ludziska? Nie ma tak dobrze. Już zakończymy tutaj ten odcinek, nie wiem czy dość długi on będzie czy nie.
Więc dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie. Pa!